poznajecie tą skrzyneczkę, zamierzam ją zapełnić tym samym wyposażeniem, a może i nawet lepszym niż było kiedyś. Pozbierałem tu co nieco. Tu mamy złączki, może to pokażę. Ustawimy się tak. Tutaj mamy złączki pneumatyczne, żarówki na 24 V i inne takie drobne szpeje. One były w tym, ale potrzebowałem tą skrzynkę i przeniosłem je do takiego wędkarskiego pojemnika. I dziś z tego pojemnika może to wypakujemy, przełożymy tak jak było kiedyś, tak jak było dawniej, żeby nie wozić po prostu tych dwóch pojemników. To po prostu powkładam to wszystko. Tak jak było, żeby mieć, bo to różnie bywa, wystarczy, że gdzieś tam pod siedzeniem przedziurawi nam się przewód, no i już mamy, kurczę, straty powietrza, zatrzymamy się, bardzo szybko nam powietrze schodzi z układów, ciśnienie w układach spada, musimy tłoczyć potem to powietrze od nowa, żeby ruszyć i tak dalej, to jest uciążliwe, denerwujące, irytujące. To nie wiem, czy się do czegoś nada. O, jesteśmy w końcu w warsztacie majstra. Dobra. Puściło. Weźmiemy sobie tylko tą końcówkę. No co? Ten trójnik jest popsuty, nie? O, na kleju była osadzona. A mi drugą, tylko że jest już większego rozmiaru, nie? To może się też przydać. Dobra, teraz żaróweczki. Tutaj taka. Też podwójna. Podwójna. Pojedyncza. Myślałem, że wszystkie podwójne. Że wszystkie podwójne, ale są też pojedyncze. Zobaczymy, czy dobre. Dobre są. Wyleżało się to wszystko, wyleżało. Nie wyrzucałem tego, bo sobie myślę, a nie wiadomo, co jeszcze mnie czeka. No i tutaj zobaczcie, co się wydarzyło. A mianowicie postanowiłem wrócić jeździć ciężarówką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak mi się wydaje. Ale mamy jeszcze tu jakieś takie drobne żaróweczki. O, powrzucamy je tutaj. Jakiś bezpiecznik jest tutaj. O, a jeszcze są inne żaróweczki. Jeszcze jakieś tutaj takie. I takie. I takie. Kto wie, kiedy może się coś przydać. Co my tu jeszcze mamy? Bezpiecznik watowany. O, jakiś majster go zbatował. No, weźmiemy go. Nie wiem, czy pamiętacie, to wam prezentowałem. To też weźmiemy. No, tego halogena H7 to tutaj sobie zapakuję. Tu są takie końcówki od tego, od zapalniczek. Gdzieś może się przydadzą, nie wiem. Tu jest jakiś taki nypel redukcyjny albo coś w tym stylu. Mało zajmuje miejsca, wezmę go. Cyk. Zapalniczka. Dużo miejsca nie zajmie. Damy tu. Dobra, teraz bezpieczniki, małe i duże. Nie wiem, czy się w ogóle jeszcze używa, kurczę, czy nowe ciężarówki jeszcze takie mają, ale biorę. Dobra, tutaj. Stąd sobie weźmiemy to, lutownicę i cynę. Miernik prądu. Zobaczymy, czy się zamieści. Tu pokręty. Ale weźmiemy sobie po jednym, takiego i takiego. Mój zestawik, który zawsze woziłem ze sobą. Zawsze to woziłem ze sobą. To jest taki zestaw, który towarzyszy mi już wiele, wiele lat. Tu mam wszystkie
torksy, które właśnie głównie występują w ciężarówkach i warto się je w nie wyposażyć. Poza tym są tu wszystkie na końcówki, więc nawet można coś tam grzebnąć i coś naprawić, bo mamy po prostu dziesiątkę od czwórki do czternastki mamy klucze, więc zawsze coś tam można. Nie ma tragedii, może odpaść. Spokoj. Czepczyki. Mamy te. Na pewno się mogą przydać. Teraz tu mam taki zestaw domowego elektryka. Tu mamy różne tulejki, złączki wago, końcóweczki, konektorki tak zwane. Ale nie jadę przecież tam w mechanika się bawić, tylko ja potrzebuję podstawowe rzeczy, a więc trytki. Weźmiemy sobie takich, o, kilka. Też mi się tam przyda. Co ja tu potrzebowałem? Za czym ja tu przybiegłem? No, z lipków parę trzeba jeszcze wziąć. Damy sobie taki. O. I tu mam jeszcze jakieś takie. Weźmy. Dobra, mamy lipki. Myślę, że przydadzą mi się na pewno. O, tu ich jeszcze nie miałem. Mogą mi się przydać termokurczliwe te opaski. W tym moim zestawie elektryka widzę tutaj panuje chaos troszeczkę. Mogłoby tu być. No mam probówkę, ale nic nie ma tego. No. Jest żaróweczka. Tu jest żarówka chyba. Tak, tu jest, dobra. Taka jest, widzę. Plastikowa, taka jakaś to chyba nie plastik. Ale akurat jak w trasę to chyba wystarczająco. Aczkolwiek jeszcze taki przewód tu jest piękny. Proszę, zapalniczku. Idealny będzie. Fantastyczny. Do tego weźmiemy. O. Damy sobie jedną taką śrubkę, jedną taką. Dobra. Proszę bardzo. Mamy. I jeszcze 10 i 8 akurat. Idealnie. Dokładnie. Czyli mam 13, 10, 10, 8, 10, 12 i 13. Wystarczy. Nic więcej nie trzeba. Dobra, na razie tyle. Jeszcze tu pomoże, coś jeszcze dołożę. Tutaj mamy jeszcze. Pomyślałem sobie o właśnie tych owiemkach, a właściwie opaskach zaciskowych, że to może być jeszcze potrzebne, mogłoby się przydać. Dwie sensowne. O, weźmiemy ją. To jest takie dosyć ładne. Taką maniutką by się przydało jakąś, o, taką sobie weźmiemy. To jest jeszcze taka mała jakaś. Dobra, weźmiemy. Dobra, tu jeszcze jedna mi wpadła w rękę. To będzie. Dobra. Chyba byłoby na tyle. Jeśli coś tam się jeszcze okaże, że trzeba wziąć, to już wyjdzie w praniu, nie? Jak to się mówi. Trzymajcie się. W szerokości. Do spotkania na trasie, nie? Cześć.